Witam się z Wami, drogie dziewiarki, w krótkim filmiku instruktażowym. Bez nabrania oczek nie ma robótki. Tak jak w spotkaniu na żywo w ostatnią sobotę powiedziałam, zaczęłam zgłębiać temat nabierania oczek i tych metod nabierania jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. No i tak selekcjonuję po kilka do programu, które według mnie są interesujące. Dzisiejsze próbeczki nabrania oczek wykonałam. Łączy to, że po pierwsze brzegi są ozdobne, brzegi są elastyczne i do nabrania oczek potrzebujemy podwójnej nitki. Ja tutaj mam w dwóch różnych kolorach wykonywane próbki. Potrzebujemy do tego podwójnej nitki. I to tak. Te moje dwie metody, które dzisiaj Wam pokażę, to są metody, które się nazywają. Jedna jest nam powszechnie znana, nazywa się krzyżowe nabieranie oczek. W gazetkach, w filmikach, w instrukcjach, w różnych gazetach jest to, ta metoda jest pokazywana. No i ona właśnie tworzy nam brzeg, który jest elastyczny. Zobaczcie, on tak pracuje, jest elastyczny. A druga metoda jest według mnie mniej znana i nazywa się, ja nadałam temu taką nazwę, metoda nabierania oczek po normandzku. Ona ma taką angielską nazwę w internecie i to jest Channel Island Cast On. No, szukając jakiegoś polskiego odpowiednika, no to jest według mnie nabieranie oczek według właśnie metody normandzkiej. Channel Island to jest grupa wysp w kanale La Manche, występująca przy wybrzeżach Francji. No i tak myślę, że to ma jakiś związek, być może geograficzny. Nie wiem, to trzeba by historycznie zbadać, dlaczego się ten sposób tak nazywa. Pomijmy historię, skupmy się na nabieraniu oczek. I to tak, mam tutaj druciki, mam włóczkę i teraz przystępuję do mojego pokazywania Wam, jak to się robi. Zacznę od tej metody, która jest krzyżowym nabieraniem oczek. Tu mam taki cieniutki paseczek przygotowany. Wiadomo, żeby nie tracić czasu na wykonywanie dużych próbek, bo ogólnie chodzi o to. I teraz tak. Biorę nitkę, odkładam tutaj, odsuwam te moje próbki, żeby nie zakłócały widoku na... Tutaj mi się troszkę plącze, wybaczcie. No i tak. Ja tych oczek nie będę nabierała wiele, dlatego mój fragment podwójnej nitki jest nie za długi. Ogólnie metody dobierania tej długości są takie, że panie nawijają na drut na przykład tyle oczek, ile potrzebują, ściągają z drucika, mają dany fragment nitki, podwajają sobie ten fragment, no i mają to, ile im potrzeba. Ja tutaj takich skomplikowanych metod nie stosuję, bo jak mówię, to jest tylko próbka i pokazanie Wam, o co w tym chodzi. Czyli tak, składam sobie jakąś część roboczą nitki na pół. Na samym końcu, tutaj gdzie mam ten języczek końca, robię pętelkę. O, mam pętelkę. Tak, wkładam drucik w pętelkę. Porządkuję sobie to. Ten języczek odsuwam, tę końcóweczkę odsuwam. I mam teraz tak. Mam nitkę z motka. Odsunę tutaj. Jest nitka z motka pojedyncza. I jest ta moja podwójna nitka, którą sobie nakładam na kciuka. I teraz pierwsze oczko wykonujemy metodą klasyczną, czyli chwytamy nitkę z kciuka i przewijamy nitkę z paluszka. I teraz występuje następne oczko i musimy wykonać taki ruch. O, w ten sposób, bo pętelkę będziemy wyciągać od kciuka. I to właśnie stworzy nam tutaj taki grubszy brzeg. I cała metoda polega na tym, że jedno oczko wykonujemy metodą klasyczną, o tak, a drugie oczko przekładamy palec, żeby mieć od kciuka. Manewrujemy od kciuka i ciągniemy oczko. Widzicie? Tu. I powstaje nam taki tutaj właśnie kawałeczek grubszej nitki. Następnie, klasycznie, i tak na zmianę wykonujemy całe nasze nabieranie oczek. Wkładam palec do nitkę, podsuwam sobie tutaj od kciuka i wyrabiam. Zmieniam położenie palca, prawda? Tutaj jest następne oczko, jest tradycyjnie. Czyli klasycznie,
to jest nabieranie oczek klasyczne, to jest to jedno. Następne, przesuwam kciuk i tutaj ciągnę od kciuka nitkę. I mam. Teraz klasycznie, może to sobie ułożyć, klasycznie wyrabiam. O, nitkę przekładam i od kciuka ciągnę. O, widzicie, jak tutaj się robią takie właśnie oczka bardzo ładnie wyglądające. Teraz jest czas oczka klasycznego. A po czym to poznaję? Po tym guzełku, bo klasyczne nie zostawia tego guzełka, a to ciągnięte od kciuka zostawia. I mam następne. Za chwilkę już przerobię pierwszy rząd. Klasycznie, już mi się niteczka kończy, i tutaj mam tak. I teraz odwrócę robótkę. Tu mi zostaje kawałek nitki. Oczywiście ta nitka później w robótce jest. I ten rząd przerabiam jako oczka lewe. Bo to właśnie pięknie ten krzyżowe nabieranie oczek wygląda, gdy robimy jersey'em prawym. A wiadomo, teraz jestem na lewej stronie robótki, więc muszę zrobić lewe oczka. To jest prosta metoda, bardzo często się spotyka w różnych wydawnictwach właśnie. Nabierz 50 ileś tam oczek krzyżowo. I właśnie te brzegi są takie bardziej przestrzenne, są ozdobne i się nie zwijają. Jeszcze jeden rząd przerobię. O, proszę, tutaj jest rząd ten mój prawy, prawa strona robótki. I zaraz Wam pokażę, cóż tu udziergałam. Tak. Jest wiele, wiele metod nabierania oczek. Ja dopiero zaczęłam zgłębiać ten temat. Nie ustaję w poszukiwaniach różnych metod nabierania. I właśnie te dwie Wam pokazuję jako te metody, które wymagają podwójnej nitki. Pamiętacie, w brzegu sznurkowym w ogóle wystarczyło tylko pętelkę jedną zrobić i w ogóle nie trzeba było mieć tej drugiej nitki takiej roboczej. O, zobaczcie. I ten brzeg z nabierania krzyżowego oczek wygląda tak. Teraz położę na kartce, żeby było na białym widać. O, wygląda tak. Wygląda według mnie bardzo ładnie, estetycznie. Wiem, że wiele pań na przykład tak zaczyna czapki robić, ponieważ jest to brzeg elastyczny. Ja na przykład widziałabym taki brzeg przy sweterku w jerseyu prawym, takim właśnie zaznaczenie tej grubszego fragmentu na dole. To jest jedna z metod nabierania oczek, metoda krzyżowa. Teraz ten fragment robótki, który tutaj już mam, spruję. Pokażę Wam następną metodę, właśnie metoda Channel Island. To tak mamy. Znów musimy mieć podwójną nić, na końcu której robimy sobie pętelkę. I tak. Metoda wysp normandzkich. Myślę, no takie tłumaczenie jest tego. I tutaj będzie chodziło o to. Nitka podwójna będzie w okolicach kciuka, nitka pojedyncza, czyli tak jak było, podobnie jak było w metodzie nabierania krzyżowego, tylko tutaj będzie kręcone, zobaczcie, ja teraz wykonam taki ruch, oplotłam sobie palec, kciuk, dwa razy nitką tą podwójną. Każda sekwencja nabierania oczek metodą normandzką polega na tym, że wykonujemy narzut, o zobaczcie, wykonuję sobie narzut oraz wkuwam się w to, co mam na kciuku i wyciągam nitkę. O, i ściągam. Znów oplątuję sobie kciuka dwa razy. To była jedna sekwencja. I tę sekwencję wykonuję tyle razy, ile chcę mieć oczek. Robię narzut. Wkuwam się w to, co mam na kciuku. Zobaczcie, o tak się wkuwam. Ciągnę to, co mam na paluszku
i wyrabiam. O. Powtarzam tyle razy, ile potrzebuję. Robię narzut. Wkuwam się na to, co mam na kciuku. Jestem w takim etapie. Ciągnę nitkę z palca i ściągam wszystko. Następnie. Jeszcze będę kilka razy to pokazywała. W nitkę podwójną wplatam kciuk, oplatam dwa razy, nabieram nić z paluszka, tutaj robię narzut, wkuwam się w to, co mam na kciuku i wyrabiam. O, o widzicie, widzicie. Teraz tak, idę dalej. Oplatam sobie kciuka dwa razy, robię narzut i wyrabiam oczko. Oplatam sobie kciuka dwa razy, robię narzut i wyrabiam oczko. Następnie oplatam sobie kciuk, robię narzut i ściągam właśnie poprzez to z kciuka, przez nitkę z kciuka. Mam już tych oczek trochę, myślę, że to czas, żeby zrobić pierwszy rząd. Odwracam robótkę i ten pierwszy rząd, ten lewy, lewy rząd robótki, to są dla mnie oczka lewe. No i przerabiam sobie te oczka lewe. Z tego nabrania oczek powstaje taki brzeg pikotkowy. To się czasem nazywa właśnie tak pikotki. Pewnie każdy z Was zna wykonywanie pikotek na szydełku. Są też metody wykonywania pikotek na drutach. No i ten brzeg tak wygląda jak taki właśnie brzeg pikotkowy. Gdy chcemy mieć bardzo ozdobny brzeg, to jest, myślę, bardzo fajna metoda na posiadanie ozdobnego brzegu w dzianinie. Tak, zrobię jeszcze ze trzy rzędy, żeby pokazać urodę tego, co ponabierałam na druty. To też jest ważne, żeby każda sekwencja zawierała to samo, ponieważ jak robimy narzut, to w dzianinie to jest widoczne jako linia prosta, a tam, gdzie ściągamy nitkę z kciuka, jest to widziane jak taki kuzełek, więc to jest ważne, by mieć zawsze sekwencję, żeby te pikotkowe części były poprzedzielane narzutami, które później są zwykłymi oczkami. To jest ważne. Tutaj szybko idę z tym lewymi oczkami, żeby nie przedłużać, żeby Wasza uwaga była skupiona na tym, na głównym punkcie programu, a nie na przerabianiu lewych oczek na lewej stronie. No i tak, i zobaczcie. I ten brzeg, ten pikot, to jest sposób normandzki, wygląda w ten sposób. O tak, takie to pikotki są. Tutaj na większym fragmencie dzianiny wygląda to tak. Na tej zielonym z Tasmanian Twig wygląda tak. O, widzicie? Te guzełki wystające właśnie tworzą takie pikotki. I to na przykład wyglądałoby według mnie przepięknie na rękawie. Na rękawie, który właśnie byłby wykonywany jerseyem prawym, a to jest taki, a jeszcze gdyby ten rękaw był rozszerzony na dole, a ku górze zwężany, to już w ogóle by były takie właśnie bardzo ozdobne rękawy. Mam nadzieję, że te dwie metody nabierania oczek, jedna według mnie znana, czyli krzyżowe, druga według mnie mniej znana, zachęcam Was do tego, by poszukiwać własnych metod, by wybrać spośród tych wszystkich różnych metod tę, którą lubimy najbardziej. No i właśnie metoda z Wysp Normandzkich oraz krzyżowe nabieranie oczek mamy tutaj. Jest różnica pomiędzy nimi, naprawdę to widać, taką znaczną różnicę. Te brzegi są różne, a łączy je to, że są ozdobne i są elastyczne. W tym programie, który dzisiaj dla Was przygotowałam, to już wszystko. Oczywiście zachęcam do subskrypcji naszego kanału na YouTubie, do tego, byście, jeżeli Wam się nasze produkcje podobają, zostawiały nam łapki w górze. Jeżeli interesują Was jakiekolwiek produkty z naszej strony, to jest oczywiście to miejsce edziewiarka.pl.
Ja nie ustaję w poszukiwaniach innych metod nabierania oczek. Powrócę na pewno z kolejnym filmem instruktażowym na temat tego, co znajdę i co według mnie połączy coś. Może będzie jeszcze jakąś inną metodą pokazująca coś, która inaczej wyglądającą cianinę. Więc ja czuwam i szukam, a Wam dziękuję za uwagę i do następnego razu.